Mają dzisiaj do zagrania, bo mamy dzisiaj twój pokaz, to jest bardzo są kartkę. Pamiętam pierwszą mecz, jak miałem 6 na końcu swoją. Pamiętam, jak cię zobaczyłem, to sobie pomyślałem, taki mały, chudy w okularkach. Ledwo go przez ten mikrofon słychać, bo nam wtedy nawalało chyba na nagłośnienie. Mówię, jak on sobie poradzi. I to była moja pierwsza lekcja pokory. Pierwsza lekcja, którą pan Bóg pokazał, że my ludzie łatwo oceniamy często przez okładkę, a jednak on ocenia tak, jak potrzeba, czyli poprzez serce. I właśnie poprzez twoje serce, ojcze, zaczęło się moje nawrócenie. Bóg Święty ma wiele miłości w mojej naczynie gliniane. I myślę, że po tym, co mówię, podpisze się wiele osób właśnie z tej parafii, bo to właśnie poprzez twoje nogi Jezus do wielu z nich przyszedł. Poprzez twoje serce wielu z nich dostało miłość Jezusową. Przez twoje ręce Jezus okazywał im pomoc. Dziękuję ci w imieniu wszystkich za indywidualne podejście do każdego z nas, ale również za całą wspólnotę, którą stworzyłeś. Za każdego ucznia, który służy teraz na chwałę Pana. Angażując się w parafii, nie tylko. Dziękuję ci za to, że byłeś z nami całym sobą, że przez te 5 lat oddawałeś wszystko, co miałeś. Jest nam smutno, że odjeżdżasz, nie ukrywamy tego, ale wierzymy, że Pan Bóg daje nam ludzi na pewien okres czasu i że ten czas właśnie teraz się skończył. Ale pamiętaj, że zawsze będziesz w naszych sercach, zawsze będziemy Cię mieć w naszej modlitwie i modlimy się do Ducha Świętego, aby jak już będziesz tam na parafii w Danii, aby Cię prowadził i abyś tam uczynił magii, tak jak zrobiłeś mi tu w Aberdeen. Dziękujemy. Thank you.
Ja kiedyś musiałem się wyjść, że to nie jest. Nie, no, to jest.